Ale ty naprawdę nie patrzyłeś na tej stronie? Nie. Nigdzie nie patrzyłem. Spakowałem tylko te trzy rzeczy na krzyż i przyjechałem bez żadnego planu. Nie rozumiem. Szaleństwo, co? No, trochę tak. Co robicie? A oglądamy pokoje, które Łukasz mógłby wynająć. A, no i jak idzie? A, kiepsko, wiesz? Są albo całe mieszkania, albo jakieś kwity na końcu świata. A, ale wiesz co? My mamy takich znajomych, Dominika i Marcel. Oni szukają współlokatorów. Serio? A jakieś szczegóły? No, może najlepiej, żebyś sam się z nimi skontaktował? Wiesz co, Monia, ja to szczerze wątpię, że Łukasz chciałby mieszkać z kimś takim jak Dominika. Słuchaj, ja nie mam żadnych wymagań co do współlokatorów, naprawdę. No. Podaj kontakt, ja skręcam się. Dam ci numer telefonu do Marcela. Super, ekstra. Przepisz sobie. Dzięki. To ja może od razu zadzwonię. No, pewnie. Halo? Cześć, odzwonię w sprawie pokoju do wynajęcia. Tak, ja mogę nawet za chwilę być. Pewnie. No okej, to widzimy się. Halo? Rozłączył się, nawet nie dowiedziałem się, gdzie to dokładnie jest. Łukasz, ty serio chcesz tam pójść? No pewnie, po co tracić czas? Tylko musisz mi pokazać, gdzie to dokładnie jest, no bo nie dowiedziałem się. Mieszkanie jest na Lidla, no ale to ja cię podprowadzę trochę. Super, ekstra. Dzięki wielkie. Dasz sobie radę sama? To lecimy. Ja tylko zabiorę swoje rzeczy. Jasne, pewnie. Dzięki, że pomagacie mi z Moniką. Doceniam. Spoko. I przepraszam, że od razu nie wpadłam na pomysł z opcją na Lidla. No ale jakoś tak z góry założyłam, że po prostu tam nie pasujesz. Dobra, czekaj. Powiedz, co nie tak z tą Dominiką. Jakieś kobiece konflikty, których umysł mężczyzny nie ogarnia? No, można powiedzieć, że masz nosa. Powiedz, co ci koleżanka niedobrego zrobiła. Kasia! O, Witek. A co ty tu robisz? Przyniosłem makaron z twojej ulubionej włoskiej restauracji. Miałem nadzieję, że zjemy razem. Dla Moniki też mam. Ja już jadłem. Starczyłoby dla wszystkich. Cześć. Witek. A, ten Witek. Zależy, który to ten. Mąż Kaśki. Łukasz jestem. Dużo dobrego tobie słyszałem. Ja o tobie nic. Widzisz, bo Łukasz jest moim znajomym z dawnych lat i tak się jakoś ostatnio spotkaliśmy na tym biwaku. Okej, super. Właśnie przeprowadzam się do Krakowa. Szukam mieszkania. Tak, tak, tak. A ja miałam Łukasza podprowadzić na Lidla. Słuchaj, Kaśka. Zjedzcie sobie te makarony spokojnie, ja zadzwonię do tego Marcela, załatwię sobie wszystko sam. Dobra? Na pewno? Tak, pewnie, nie martwcie się o mnie. Smacznego. Dzięki. Hej. Cześć. Miło było poznać. Również. Idziemy?